A ja mam z Wami przywilej dzisiaj, żeby zaadresować 49. pytanie, które brzmi, gdzie teraz jest Chrystus? Gdzie teraz jest Chrystus? I być może wydaje się, że jest to pytanie z poziomu szkółki niedzielnej. Odpowiedź jest prosta. Powiedzmy sobie, gdzie on jest i rozejdźmy się. Ale odpowiedź jest o wiele głębsza, niż nam się to zdaje. Zaufajcie mi. Kochany Ojcze, proszę Ciebie, pokaż nam dzisiaj swojego Syna, uwielbionego w niebiosach. Daj nam zobaczyć oczami wiary Jezusa, siedzącego dzisiaj po Twojej prawej stronie. To jest moja modlitwa na nas. Amen. Mam parę pytań do Ciebie dzisiaj. Na ile czujesz się godnym i czystym, gotowym, żeby stanąć przed Bogiem? Gdybyś miał dzisiaj stanąć przed Bogiem. Na ile jesteś czysty, gotowy, aby stanąć przed Bogiem? Zostanę przed Bogiem. Czy masz czyste serce? Czy masz czyste ręce? Psalm 24, możecie otworzyć. Psalm 24, trzeci werset. Mówi takie słowa. Któż wstąpi na górę Pana? Kto stanie w Jego świętym miejscu? I odpowiedź? Człowiek rąk nieskazitelny i czystego serca, który nie skłania swej duszy ku marności, oczywiście to nikt z nas, i nie przysięga podstępnie. On, ten człowiek, taki człowiek, który ma właśnie ręce nieskazitelne i czyste serce i nie skłania swej duszy ku marności, on otrzyma błogosławieństwo od Pana i sprawiedliwość od Boga, swego Zbawiciela. Więc co nam trzeba? Starajmy się bardziej, tak, żeby mieć czyste serce, nieskazitelne ręce i nie patrzeć się na marne rzeczy, które przemijają, które są warte, że tak powiem. I wtedy może nam się uda jakoś, żeby stanąć na świętej górze Pana i otrzymać Jego błogosławieństwo. Czy tak? Ile razy, kiedy czytałem ten psalm, bo to jest psalm 24, zaraz po bardzo słynnym psalmie 23, choćbym szedł doliną śmierci, cienia, dobry pasterz jest ze mną i tak dalej, ale nie pamiętam tego psalmu tak dobrze, ale kiedy czytałem ten psalm i raz myślałem, jejku, no nie czuję się zbyt pewnie przed Bogiem, żeby tak na pewno stanąć z czystym sercem, nieskazitelnymi rękami, bez patrzenia się na marność i móc powiedzieć, że tak, to ja. Nie wiem, czy ktokolwiek z Was się tak czuje, że to Ty. Może jeżeli się nie czujesz, że to Ty, to może jeżeli dołączysz więcej starań, to może pewnego dnia będzie Ci się wydawać, że tak. Będziesz w stanie powiedzieć, to ja. Ale jeżeli tak myślimy, jeżeli podchodzimy do tego psalmu, myśląc o sobie, czy ja jestem takim kimś, to tak naprawdę nie o nas jest ten psalm. Nie o nas. Dzisiejszy temat nauczenia to, jak Ty sam wspominał, niebowzięcie Chrystusa. Czyli niebowstąpienie Chrystusa. I myślisz pewnie, zaraz, moment, jaki związek mają te pytania z tego psalmu z niebowstąpieniem Chrystusa, z tematyką dzisiejszego kazania. Jak jedno z drugim się w ogóle łączy? Zaraz wyjaśnimy to. Niebowstąpienie Chrystusa, moim celem w ogóle dla nas dzisiaj, słuchajcie, jest to, tak tego słowa, żebyśmy my, tak jak w tej modlitwie zobaczymy, żebyśmy mogli zobaczyć Jezusa Chrystusa w niebie. Nie oczyma naszymi fizycznymi, ale oczyma wiary, żebyśmy mogli zobaczyć, gdzie On jest i co On tam robi. Także w niebo wstąpienie Chrystusa istnieje w liturgicznym kalendarzu Kościoła, tradycyjnie 40 dni po Wielkanocy, ale w porównaniu do innych świąt, na przykład świąt Bożego Narodzenia albo Wielkanocy, śmierci zmartwychwstania Jezusa, to święto niebowstąpienia Chrystusa jest gdzieś zupełnie w cieniu. Zupełnie jakby prawie, że nie istniało, jest mało istotne. I oczywiście w naszej polskiej kulturze jeszcze bardziej się chowa, bo wiele,
no o wiele bardziej nagłośnione się staje niebowzięcie tego innego, tak? Które jest świętowane 15 sierpnia w okolicach Godzinek. Wszyscy wiedzą, o jakim niebowzięciu to mówimy, tak? Ale mniejsze o większe. Ewangelia jako opowieść jest w sumie o tym, że po pierwsze Jezus narodził się, to jest część Ewangelii. Jezus się narodził, znaczy Bóg stał się człowiekiem. Od tego zaczynamy, tak? Potem idziemy do tego, że Jezus umarł na krzyżu. To znaczy, że co? Konsekwencja? Jezus się narodził, Bóg stał się człowiekiem. Jezus umarł na krzyżu. Konsekwencja? Odkupił nasze winy. Potem dalej. Jezus, chronologicznie, Jezus zmartwychwstał. To znaczy? Odniósł zwycięstwo nad śmiercią. I idziemy dalej. Jezus wstąpił do nieba i konsekwencja? Nie wiemy za bardzo, co z tego. No to z tego, że go nie ma tutaj i kicha trochę, ale co pozytywnego jest w tym, że go tu nie ma, a jest tam. Kiedykolwiek zastanawialiście się na ten temat? Wszyscy kiwają głową, oczywiście, codziennie, każdego dnia. Tak. Jakie ma to znaczenie? A w sumie to czy nie jest to bardziej smutna wiadomość? Bo Ewangelia to wiadomość radosna, dobra nowina, a to wydaje się czymś bardziej smutnym, że Jezus odszedł, że go nie ma tutaj. I oczywiście możemy sobie myśleć, czy nie byłoby lepiej, gdyby Jezus tutaj był, gdyby chodził po zmartwychwstaniu, po tej ziemi, gdyby można było go zobaczyć, dotknąć, oglądać. Może by udało nam się ustawić w kolejkę i porozmawiać z nim chwilę. Może by napisał jakąś książkę kolejną i może by można było mieć autograf jego w Biblii, tak w ogóle, słuchajcie. Taka Biblia to by była warta, wtedy można było na Allegro sprzedawać. Jego kazania, słuchajcie, można by wrzucać na YouTube'a. Media społecznościowe by szalały, słuchajcie. To byłoby niesamowite. Ale tak by się nam mogło wydawać. Ale oczywiście, gdy ewangelista Jan opisuje ostatnią kolację, ostatnią wieczerzę z uczniami, to mówi, lecz ja mówię wam prawdę. Pożyteczniej dla was jest, abym odszedł. Co mówisz, Jezu? Pożyteczniej dla nas jest, abym ja odszedł? I oczywiście on mówi to w kontekście Ducha Świętego i można sobie, no ja wiem, ty poszedłeś, to Duch przyszedł, ale to nie jest to samo, bo nie możemy Ciebie zobaczyć, dotknąć, porozmawiać. A czy tylko o to chodzi, że no dobrze, nie mamy Jezusa, to mamy przynajmniej Ducha Świętego? Czy tylko takie, chociaż to jest wielkie znaczenie Jego odejścia? Dzisiaj chciałbym krótko poruszyć trzy aspekty. Trzy aspekty niebowstąpienia Chrystusa. Szybko. Pierwszy, czym jest niebowstąpienie? Czym ono w ogóle jest? Drugi, dlaczego niebowstąpienie jest dla nas konieczne, niezbędne. I trzeci, jaki jest efekt, jaki jest i będzie mieć efekt niebowstąpienie Chrystusa. Więc po pierwsze, czym jest niebowstąpienie? Cofnijmy się troszeczkę w czasie. W Ezechielu, nie musicie tam otwierać, w 28 rozdziale są takie słowa. One są w kontekście bezpośrednio króla Tyru, ale są odnoszone też do Lucyfera, a szerzej mogą być odniesione tak naprawdę do całej rasy ludzkiej. Tam jest powiedziane tak. Byłeś w Edenie, w ogrodzie Bożym, byłeś na świętej górze Boga. Jest to cofnięcie w czasie do naszego przebywania z Bogiem w Jego świętym miejscu, ogrodzie Eden, które ten ogród jednocześnie był świątynią, bo Bóg tam mieszkał, Bóg się przechadzał. Gdziekolwiek Bóg się przechadza, jest Jego święte miejsce i on, Jego obecność tam jest. I Ezechiel nam mówi, że to było na świętej górze Boga. Nie wiem, ja przez całe życie myślałem, że to wszystko było płaskie. Wiecie, ziemia była ogólnie... Nie, że ziemia była płaska, okej. Okay. Ale że w tych miejscach, gdzie okrągła ziemia była, to tam ogólnie było płasko. Może dlatego, że nie wychowałem się na Śląsku Cieszyńskim, ale na płaskim. Ale mieszkając na Pogórzu już teraz, na Pogórzu Beskidzkim dokładnie, w miejscowości Gumna, widzę góry coraz częściej niż kiedy mieszkaliśmy na Piasiewicza w Dolince, jak to się mówiło.
Ale zauważyłem niesamowitą rzecz i kiedyś mi się wydawało to bez znaczenia, ale tam jest naprawdę powiedziane, że ogród Eden był na górze Boga. I może się wydawać nam to bez większego znaczenia, ale zaraz się przekonacie, że to ma wielkie znaczenie. Człowiek miał bezpośredni dostęp do Boga wtedy. Cieszył się Jego obecnością, mieszkając na świętej górze Pana. To jest jak gdyby akt pierwszy. Przejdziemy krótko w tej pierwszej myśli, czym jest niebowstąpienie przez takie cztery akty. Pierwszy to był właśnie ten, że mieszkaliśmy jako ludzie na świętej górze Boga w ogrodzie. Drugi, ludzkość sprzeniewierzyła się, znamy historię, i została wygnana z tego ogrodu, niejako strącona z tej góry Pana. Musiała zejść do doliny, musiała opuścić górę Pana, Jego święte miejsce, Jego ogród i zejść na dół, stąpić na dół. Trzeci akt, właśnie ten motyw góry powraca i przeplata się. Teraz jak sobie zastanowicie, wiecie, jak kiedyś nie interesowały Was jakieś marki samochodu i nagle myślicie, żeby sobie kupić jakiś konkretny samochód, niech to będzie na przykład Subaru, to nagle się okazuje, że w tych Subaru jeździ pełno dookoła. A wcześniej nie widzieliście żadnego Subaru. Ja tak miałem. Kto ostatnio kupił nowy samochód, nie chcę tutaj po nazwisku, ale założę się, że jak myślałeś, Danielu, o tym samochodzie, który dzisiaj z rodziną tu podjechaliście, to przez ostatni tydzień widziałeś tego samochodu dużo więcej na ulicach niż wcześniej. Nie wiem, czy tak było. Może tak być. Więc w akcie trzecim zwróćcie uwagę, że motyw góry Pana przeplata się przez historię bardzo często. Arka Noego spoczęła gdzie? Na górze Ararat. Abraham miał ofiarować Izaaka gdzie? Na górze. Jak tego się nazywa? Potem Mojżesz wstępuje na górę jaką? Synaj, aby spotkać się z Bogiem twarzą w twarz. Chmura go zakrywa i Bóg spotyka się z nim na górze swojej obecności. Mojżesz czyni to w imieniu Bożego ludu jako ich reprezentant. I oczywiście z nim potem idzie 70 starszych, ale lud Boży ma zakaz, żeby w ogóle podchodzić do góry. Nawet jest powiedziane, ani żadne zwierzę nie przystępuje do podnóża góry, bo będzie zgładzone. Ponieważ Bóg, Jego obecność, niebo wstępowało na ziemię w tym momencie i to, gdzie Bóg przebywał z Mojżeszem, którego przykrył swoją łaską, że go nie zabił, ponieważ Jego świętość jest tak potężna, że pozwolił Mojżeszowi oglądać siebie i starszym Izraela jeść w Jego obecności na górze Pana. I teraz wróćmy do tego psalmu 24, którego, jeżeli otworzyliście, to bardzo dobrze. Psalm 24. Jeszcze raz. Kto wstąpi na górę Pana? Na górę Pana teraz. Myślimy inaczej już o tej górze. Kto stanie w Jego świętym miejscu? Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, który nie skłania swej duszy ku marności, nie przysięga podstępnie, on otrzyma błogosławieństwo od Pana i sprawiedliwość od Boga swego Zbawiciela. Kto to jest? Kto to jest? Kto wszedł? Kto może? Kto ma naprawdę czyste serce, nieskazitelne ręce i nie zwraca uwagi na marność? Werset 7. Przeskoczymy. Podnieście obramy swe głowy, podnieście wrota odwieczne, aby wszedł Król Chwały. Któż jest tym Królem Chwały? Pan mocny i potężny, Pan mocny w boju. Podnieście obramy wasze głowy, podnieście się, wrota odwieczne, aby wszedł Król Chwały. Czy jest ten Królem Chwały? Pan zastępów. On jest Królem Chwały. Jeżeli Bóg chce coś podkreślić, to w Biblii się nie podkreśla. Znaczy, my możemy podkreślać, ale jak autorzy spisywali Biblię, to nie podkreślali jej, albo nie wypisywali czerwonym kolorem, tylko powtarzali to samo zdanie jeszcze raz. Ono tu jest podkreślone. Ten, kto jest godny, ten, kto ma czyste ręce, ten, kto ma czyste serce, kto nie skłania swojej uwagi ku marności, to jest Król Chwały, to jest sam Pan Jezus Chrystus. O nim jest ten psalm. Nie o nas. Czy to nie jest dobra wiadomość, że to nie jest psalm o nas? Gdyby to był psalm o nas, to w odpowiedzi na to pytanie, kto jest taki i taki? Odpowiedzielibyśmy, nie ja.
Ale to jest psalm o naszym Zbawicielu. A czwarty, szybko. Jezus zapowiada uczniom w Jana 12:32 takie słowa, których ja przez większość życia też nie rozumiałem. Mówi, a ja, będąc z nimi, mówiąc już o przyszłości, co się z nim stanie, a ja, jeśli będę wywyższony ponad ziemię, jak zaczyna się ten fragment, to o czym myślicie? Jak Jezus mówi, jak będę wywyższony ponad ziemię, nie myślimy o tym, co on za chwilę mówi, pociągnę wszystkich do siebie. A mówił to, dając znać, jaką śmiercią ma umrzeć. To są dziwne słowa, nie? Jezus mówi o swoim wywyższeniu, o uwielbieniu poprzez jego śmierć na krzyżu. Wywyższony ponad ziemię przez ukrzyżowanie. Tak, Jezus wstępuje na kolejną górę historii. Tym razem jest to góra Golgoty. Aby tam wywyższony jako król odkupionych przez to, że jako jedyny godny poniesie śmierć w miejsce niegodny. Zostaje zgładzony, jakby wstąpił na górę Pana niegodnie. On był zniszczony, utrapiony za winy nasze. Czy widzicie ten obraz? My jesteśmy niegodni, aby wstąpić na górę Pana. On jest godny, aby wstąpić na górę Pana. On wstępuje na górę Pana, a Bóg go zabija. Zabija go za nas, aby nie musiał zabić nas. Jezus jako godny zostaje zniszczony, zostaje zdruzgotany, zmasakrowany na górze Pana. Jako jedyny. Jedyny człowiek w historii, który znalazł się w końcu po tysiącach lat, on zostaje zniszczony. Nie z powodu swoich win, a z powodu naszych win. Po co? Dlaczego? Abyśmy my mogli wstąpić na górę Pana. Jako ci, których on uczynił godnymi. On uczynił. Niebowstąpienie jest wejściem na górę, aby spotkać się z Bogiem w jego świętej obecności. Dlaczego? Dlaczego to niebowstąpienie jest dla nas tak konieczne? Jezus mówił o uwielbieniu. Bardzo często Biblia, gdy mówi o jakimś aspekcie, to mówi w takim 3D, trójwymiarowym aspekcie, że mówi o czymś, co ma się wydarzyć za chwilę, ale w perspektywie ma na myśli coś, co ma się wydarzyć jeszcze później. Więc Jezus, jak mówi o wywyższeniu, o uwielbieniu, mówił o krzyżu, ale w perspektywie to było jego wywyższenie i wyniesienie go na niebiosa jakiś czas później. Druga prawda. Dlaczego niebowstąpienie jest dla nas tak konieczne? List do Hebrajczyków, 4 rozdział. Mając więc wielkiego, najwyższego kapłana, który przeszedł przez niebiosa. Przeszedł przez niebiosa. Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się naszego wyznania. Nie mamy bowiem wyższego kapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz kuszonego we wszystkim, podobnie jak my, ale bez grzechu. Utożsamiacie się z tym? Słabi, kuszeni, bezsilni. On przeszedł przez niebiosa dla takich właśnie. I ostatni werset mówi, przystąpmy więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili. Dlatego, że on wstąpił na niebiosa, stał się naszym arcykapłanem. Stał się naszym najwyższym kapłanem. My z powodu jego wstawiennictwa za nas teraz, jego wstawiennictwa u Ojca, możemy śmiało, z odwagą, z pewnością, z przekonaniem iść i stawać przed tron świętego Boga, który z powodu Jezusa stał się dla nas tronem łaski. Czy to niesamowicie? Czy to nie jest niesamowite? Gdybyśmy odnosili ten psalm 24 do siebie i tak badali się i sprawdzali się, no może już, czy już mam wystarczająco czyste ręce? Czy już moje serce jest wystarczająco nieskazitelne? Czy czas spędzony na patrzeniu się na marne rzeczy? Mówię to chyba tylko o sobie, do mnie, okej.
był skrócony wystarczająco w ciągu dnia czy tygodnia, że ja mogę powiedzieć, że mogę wstąpić na górę Pana. Nie. Chrystus tam wstąpił i On stawia się za tymi, którzy są słabi i za tymi, którzy są kuszeni i za tymi, którzy czasami, może częściej, niż by chcieli, polegają tym pokuszeniu. Dlatego było dla nas konieczne, aby Jezus wstąpił na niebiosa. Ponieważ inaczej nie mielibyśmy arcykapłana, który by za nami się wstawiał u Ojca. Dlatego w niebo wstąpienie było konieczne, bo bez niebo wstąpienia nie moglibyśmy być zbawieni. Ewangelia to nie tylko Jezus się narodził, Jezus umarł, Jezus zmartwychwstał. Ale Ewangelia to także Jezus został posadzony obok tronu swojego Ojca. Został wyniesiony na niebiosy. Przeszedł przez niebiosy. Jako król chwały. Jako jedyny, który jest godny. Trzecia prawda, zbliżamy się do końca. Jaki efekt ma i będzie mieć niebo wstąpienie? Efezjan 1 rozdział, 19 werset brzmi tak. I czym jest przemożna wielkość Jego mocy wobec nas, którzy wierzymy, według działania Jego potęgi i siły? Okazał ją w Chrystusie, gdy Go wskrzesił z martwych i posadził po swojej prawicy w miejscach niebiańskich wysoko ponad ziemią, nie, przepraszam, wysoko ponad zwierzchnością i władzą, mocą i panowaniem, przepraszam, ominąłem jedno słowo, wysoko ponad wszelką zwierzchnością, wszelką władzą, wszelką mocą, wszelkim panowaniem i ponad wszelkim imieniem wypowiadanym nie tylko w tym świecie, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego dał jako głowę ponad wszystkim Kościołowi, który jest Jego ciałem i pełnią tego, który wszystko we wszystkich napełnia. W naszej społeczności, w naszej kulturze często jeżeli chcesz coś załatwić, to jest kwestia tego, kogo znasz. I czy ten, kogo znasz, jest wystarczająco wysoko postawiony. Czy w korporacji, czy w urzędzie, czy gdziekolwiek jeszcze. W niepisanej infrastrukturze społecznej. Nie ma nikogo, który jest postawiony wyżej niż sam Pan Jezus Chrystus. On jest królem wszystkich królów i Panem wszystkich panów. I nie tylko ludzkich, ale też i anielskich, i demonicznych, i archanielskich. Wszystkich bytów, stworzeń, które są, mają autorytet w tym świecie i będą miały w przyszłym świecie. Nie ma nikogo wyżej niż sam Pan Jezus Chrystus. Jezus jest królem, który panuje w całym swoim królestwie. Gdy śpisz, gdy pracujesz, gdy martwisz się o przyszłość, gdy zmagasz się, jaką decyzję masz podjąć, Jezus panuje. Ja oczywiście wiem, że to może być dla nas trudne. Dla mnie jest to czasami trudne do uwierzenia, ponieważ gdy otwieram gazetę, to gdy widzę, gdy czytam wszystkie wiadomości, to co się dzieje na świecie, ile zła się dzieje, to myślę, że jak to Jezus panuje, a to wszystko się dzieje? Nie rozumiem tego. Jak nadal można pogodzić to wszystko razem? Augustyn, bardzo znany ojciec Kościoła, w swoim słynnym dziele Państwo Boże, opisuje rzeczywistość Państwa Bożego i Państwa Ziemskiego. Gdzie te dwa państwa, Państwo Boże i Państwo Ziemskie, przenikają się obecnie. One się przenikają. I czasami trudno jest dostrzec, gdzie jest Państwo Boże, gdzie jest Państwo Ziemskie. Do czasu ponownego wstąpienia Chrystusa z niebios na ziemię, kiedy On w pełni ustanowi swoje królestwo, gdzie będzie już tylko Państwo Boże, nie będzie już Państwa Ziemskiego. Albo inaczej, Państwo Ziemskie to będzie Państwo Boże, ponieważ Bóg będzie ze swoim ludem na nowej ziemi na zawsze. Więc to jest to, co się stanie, ale jak obecnie Chrystus, Król, sprawuje swoje rządy? Przez głoszenie Królestwa, przez głoszenie, ogłaszanie swojego Królestwa poprzez Słowo, poprzez ogłaszanie Ewangelii o Królestwie jakim? Niebieskim, które działa w sercach ludzi, tych, którzy przyjmują to Królestwo,
którzy wchodzą pod królestwo, którzy wchodzą pod zbawcze panowanie Chrystusa, dla których rządy Jezusa Chrystusa są atrakcyjne, dla których Jego wola staje się ich wolą, dla których Jego pragnienia, Jego cele, Jego wartości stają się ich wartościami, dla których to, jak On chce, abyśmy my spędzali czas, to, jak On chce, żebyśmy my skupiali naszą uwagę na tym czymś, to jest to samo, my chcemy to samo, co On chce. Twoja wola niech będzie naszą wolą. Twoje pragnienie naszymi pragnieniami. Dzisiaj, obecnie, w taki sposób Jezus Chrystus sprawuje swoje rządy. I to może się wydawać takie delikatne, takie drobne, takie niezauważalne, ale dla Jezusa jest tak cenne. Nie myśl przez chwilę, że Jezus nie dostrzega każdego aktu Twojego uczucia, tej tęsknoty, odkrywaliśmy, tęsknoty serc za Nim, za Jego panowaniem, za wołaniem przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jak w niebie teraz się dzieje wola Twoja, tak i na ziemi niech się dzieje wołanie naszej duszy. Ponieważ On odpowie na tę modlitwę. On gwarantuje, bo to jest modlitwa, którą On nam dał, abyśmy się nią modlili. I On uhonoruje, słuchajcie, Jezus, gdy powróci. On wie dokładnie, co się dzieje w naszym życiu teraz. On wie dokładnie, jakie są nasze faktyczne wartości. O czym myślimy, czego pragniemy, co czujemy, jak spędzamy czas. I On uhonoruje to. Gdy powróci na ziemię, staniemy przed Trybunałem Chrystusa. Nie, abyśmy byli osądzeni i potępieni, ale On osądzi nasze czyny jako tych, którzy są odkupieni, jako tych, którzy są już Jego. W jakim sensie, do jakiego stopnia my tęskniliśmy za Nim? My wyczekiwaliśmy Jego przyjścia, Jego drugiego adwentu. My chcieliśmy być z Nim, chcieliśmy czynić Jego wolę z serca. Nie tylko z rozsądku i z powinności, ale z serca, z pragnienia. My jako Kościół dzisiaj ogłaszamy, to jest nasza misja, kochani, my jako Kościół dzisiaj ogłaszamy wszystkim tym, którzy nie mają nieskazitelnych rąk, którzy nie mają czystego serca, że tylko Jezus jest godny, aby wstąpić na świętą górę Pana. I uwaga, i każdy, kto złożył swoją ufność w Nim, staje się godnym i Jego godnością i Jego sprawiedliwością. Uniknie sądu, ma gwarancję, że uniknie sądu i będzie mieszkał z Nim w ogrodzie na świętej górze Pana na wieki. To jest to słowo, które dzisiaj miałem do Was do przekazania. Na koniec chciałem przeczytać krótkie rozważanie Oswald Chambers. Nie wiem, czy ktoś z Was kojarzy Tobie Najwyższy. Codzienne rozważania. Wiem, że u nas górę bierze tutaj łaska na co dzień, tak? Potrzeb. To też jest dobre. Myślę, że nie aż tak, ale niektóre myślę, że są bardzo pożyteczne. 1 października jest takie rozważanie. Miejsce wywyższenia. Jezus wziął ich ze sobą na wysoką górę. To jest kolejna góra, na której Jezus wziął dwóch ze swoich uczniów. Wszyscy doświadczamy chwil uniesienia na górze. Gdy widzieliśmy sprawy z Bożej perspektywy i chcieliśmy tam pozostać. Lecz Bóg nigdy nie pozwoli nam tam pozostać. Prawdziwym sprawdzianem naszego duchowego życia jest moc do zejścia z góry. Jeżeli posiadamy jedynie moc do wejścia na nią, to jest źle. Cudownie jest być na górze z Bogiem, lecz człowiek wchodzi na nią jedynie po to, by móc później zejść i ratować opętanych przez demona ludzi w dolinie. Nie jesteśmy stworzeni dla szczytów górskich, dla wschodów słońca, ani innych wspaniałych atrakcji życia. Mają one być jedynie chwilą inspiracji. Jesteśmy stworzeni dla doliny, zwyczajnych spraw życia. I to właśnie tutaj mamy udowodnić naszą wytrzymałość i siłę. Nasz duchowy egoizm zawsze jednak chce powracać do chwil spędzonych na górze. Czujemy, że moglibyśmy przemawiać i żyć jak doskonali aniołowie, gdybyśmy tylko mogli pozostać na szczycie góry. Te chwile uniesienia są wyjątkowe i mają swoje znaczenie w naszym życiu dla Boga. Musimy jednak strzec się, by duchowy egoizm nie powodował w nas pragnienia spędzenia całego naszego czasu na szczycie góry. Mamy skłonność do myślenia, że wszystko, co się wydarza, powinno zostać przekształcone na użyteczne nauczanie. W rzeczywistości powinno to być przekształcone w coś jeszcze lepszego niż nauczanie, mianowicie charakter.
Doświadczenie na szczycie góry nie ma nauczyć nas czegoś, lecz ma uczynić nas kimś. Wielką pułapką jest nieustanne pytanie, jaki pożytek z tego doświadczenia? Nie możemy nigdy mierzyć spraw duchowych w ten sam sposób. Chwile na szczycie góry są rzadkie i mają służyć czemuś według Bożego celu. To jest wspaniałe, kiedy Bóg daje nam takie okresy, takie momenty, takie eventy w naszym życiu, kiedy jesteśmy z Nim na górze. I on w szczególny sposób pobudza nas, porusza nas, mówi do nas. Ale potem posyła nas, abyśmy zeszli na dół, abyśmy zeszli do codziennego, normalnego życia, gdzie dopiero kształtuje się w bólu i cierpieniu często nasz charakter. Ale nie kształtowałby się nasz charakter, gdyby nie czas na górze. I możemy wejść na górę Pana. Możemy podejść do tego stołu. Ponieważ Jezus usiadł przy tym stole. To ciało, ta krew Jezusa przy tym stole, to Jego ciało i Jego krew, które zostało zdruzgotane dla nas i za nas. Jeżeli składamy naszą ufność w tym, że my nie jesteśmy godni, ale że jesteśmy uczynieni godnymi godnością kogoś innego, Jezusa Chrystusa, to tą wiarą, tą prostą, dziecięcą wręcz wiarą jesteśmy godni. I stopniu, w jakim to dotyka naszego serca, będzie stopniem, w jakim my będziemy doświadczać jakości tej nowej godności, którą otrzymaliśmy. Będziemy się cieszyć nią i będziemy żyć na miarę, będziemy żyć w godny sposób, ponieważ Bóg uczynił nas godnymi. I aby czasem, wracając do psalmu, w którym zaczęliśmy 24, abyśmy nie pokusili się na powiedzenie, no już teraz, dzięki współpracy Boga i mnie samego, chyba jestem godny, aby stanąć na górze Pana. Bo to nie od nas to zależy, ale tylko i wyłącznie od tego, że On był godny i uczynił nas godnymi. I my odpoczywając w tym, ciesząc się tym, nie wierząc w to, a potem wierząc w to, zostajemy przemienieni na obraz Jezusa Chrystusa. Zaczynamy prowadzić godne życie, inne życie. Życie cudowne, życie ponadnaturalne. Życie, które nie jest z nas, które nie jest wypracowane przez nas, ale życie, które zostało nam nadane, bo jesteśmy w Chrystusie, a ten Chrystus jest w nas. Ojcze kochany, dziękuję Ci, że godność nasza nie jest oparta na nas, ale na Jezusie Chrystusie, który nam nadał ją. Amen.